zima jest takim zdradliwym okresem dla naszej skóry, ponieważ promieniowanie UV potrafi jeszcze intensywniej operować, ponieważ odbija się często od lodu, od śniegu, dlatego bardzo ważne, abyśmy odpowiednio przygotowały skórę na wyjście na stok. Przed wyjazdem warto postawić na antyoksydanty, głównie witaminę C z kwasem ferulowym, który aż 8-krotnie zwiększa ochronę przeciwko promieniowaniu UV. Na stoku warto ponawiać aplikację kremu z filtrem co około 2 godziny. Najlepiej mieć go gdzieś pod ręką przy sobie i aplikować dosyć grubą, konkretną warstwą na twarz w trakcie przystanków. Jeżeli wrócimy z nart i mimo dobrej ochrony przeciwsłonecznej pojawią się przebarwienia, możemy włączyć do pielęgnacji domowej kremy złuszczające. Mogą być to kremy typu Sleep and Peel, które nakładamy na noc z zawartością na przykład kwasu azelainowego, mlekowego, salicylowego bądź glikolowego.